Hare 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 Rama Hare Rama
Gentlemen, thank you for watching this beautiful parade. Dziękuję wam wszystkim za uczestniczenie i oglądanie tej wspaniałej parady. This is called Ratha Yatra, or the Festival of the Chariots. Nazywa się ona Ratha Yatra, czyli festiwal wozu. It's a festival that's been going on in India for at least 5,000 years. To festiwal, który już w Indiach trwa od około 5000 lat. It's a very joyful celebration that's actually glorifying the living entities coming in contact or connecting again with the Supreme Personality of Godhead. Tak naprawdę ten festiwal to jest gloryfikacja żywych istot, które ponownie wchodzą w kontakt z najwyższą istotą, z Bogiem. And we take the deity form of the Lord Jagannath and this beautiful chariot, and we go up and down the streets of Woodstock, chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare. Bierzemy ten wóz i podróżujemy z nim w tą i z powrotem, intonując tą mantrę Hare Krishna. And you can see the practical effect of chanting this song is that anyone who comes in contact with the song hears, chants or hears the sound vibration, they become blissful and they start
dancing in ecstasy. Możecie sami zauważyć, że ktokolwiek tutaj z nami jest i śpiewa tą mantrę Hare Krishna, zaczyna tańczyć z nami w ekstazie. Actually, everyone is looking for happiness. Każdy z nas szuka szczęścia. But in the material world, it's a little difficult because, well, this is a world of duality. Ale w świecie materialnym bardzo trudno jest znaleźć to szczęście, dlatego że ten świat jest miejscem dualizmu. There's day and night. Jest dzień i noc. There's up and down. Góra i dół. There's black and white. Czarne i białe. There's boy and girl. Dziewczyna i chłopiec. And there's happiness, of course there's happiness, but unfortunately in the material world there's also distress. I chociaż tutaj w świecie materialnym również jest szczęście, jest również nieszczęście. So we're actually created to enjoy all the time. Więc to, co chcemy tutaj zrobić, to znaleźć szczęście i stworzyć je przez cały czas. In Sanskrit that's called ananda. Ananda means bliss that never stops, it's always expanding. W sanskrycie nazywa się to ananda, czyli szczęście, które nigdy się nie kończy, a wręcz przeciwnie, ciągle trwa i się rozwija. But that'll never happen in the material world. I tego nie ma miejsca w świecie materialnym. But there is a world that is eternal, full of knowledge and ananda, or everlasting bliss. Ale jest świat duchowy, w którym jest wieczność, pełna wiedza i pełna szczęścia. The spiritual world. Czyli świat duchowy. That's where we came from and that's where we have to go back to. To jest to miejsce, skąd przyszliśmy tutaj i to jest to miejsce, do którego powinniśmy wrócić. But just to give us a little impetus to take up that challenge and go back to the spiritual world, there's this chanting, because this chanting gives us an idea of what is ananda, or pleasure that never ends. I dlatego tutaj to, co robimy, to jest to, żeby dać na namiastkę tego, co jest w świecie duchowym, czyli pełnia wiedza i pełnia szczęścia. You can see all these boys and girls, men and women, they're chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the reaction is that they always smile, they laugh, they dance, they're in bliss. Możecie zauważyć, że ci wszyscy, którzy tutaj z nami śpiewają i tańczą, chłopcy i dziewczęta, są cały czas pogrążeni w szczęściu i tańcu. It works for everyone. To działa dla każdego. Just like the sunshine, if finally the sun comes out here at the Woodstock Festival, anyone who walks on the street, he's going to feel warm and he's going to see everything lit up, without exception. Więc możecie zauważyć, że teraz chociaż jest troszeczkę pochmurno, ale kiedy wyjdzie słońce, to będzie ono święciło dla każdego bez wyjątku. Doesn't matter what country you come from, what's the color of your skin, what's your education. As soon as you go in the sun, you feel warm. Bez wyjątku dla każdego, kto jaki kolor skóry ma, jaką edukację przebył, jeśli słońce się pojawi, to każdy będzie czuł się cieplej. So this chanting or the singing, it's a universal process of experiencing the highest happiness, because it brings us in touch with the reservoir of all happiness, who is God. Więc to intonowanie i tańczenie ma na celu dotarcie do tego, żeby poświęcić, żeby dotrzeć do świata duchowego i dotrzeć i otrzymać tą namiastkę szczęścia. Of course, there's only one God, but he has many names in different cultures of the world. Oczywiście jest jeden Bóg, ale ma różne imiona w różnych kulturach świata. It's not that there's a Hindu God and a Christian God and a Muslim God, no. To nie jest tak, że jest Bóg indyjski, hinduski, chrześcijański, nie. There's one God and he's known by different names. So if you go to India one day for your vacation and you want to talk about God like Polish people do, you have to learn this word Krishna. Więc kiedy udacie się na przykład do Indii na wakacje i chcecie mówić o Bogu, to będziecie mówić Krishna. So Krishna, he's the most blissful person in creation and he's present in the sound of his name. Krishna jest najbardziej radosną osobą w stworzeniu, jest obecny w swoim imieniu. So if you chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, you come in touch with that highest pleasure and you can't help but smile and laugh and sing and start dancing. And that's what we came here to get it, Woodstock. Everybody wants to be happy. Więc kiedy wchodzicie w kontakt z tym imieniem Krishna, to nie możecie oprzeć się szczęściu i radosnemu tańczeniu, dlatego po to tu przyjechaliśmy ostatecznie na Woodstock. And it's a happiness that comes from within. When you wake up in the morning, there's no hangover, because it's a natural happiness that comes from the heart, springs from the heart.
Dlatego kiedy intonujecie tą mantrę Hare Krishna, to nie możecie oprzeć się temu, żeby cieszyć się. I kiedy budzicie się rano, to nie budzicie się w kacu, tylko budzicie się w pełni szczęścia, intonując tą mantrę. So we invite you to join our parade. This parade is not just for us, it's for everyone. Come pull the ropes of the big chariot. Przyłączcie się wszyscy do tego festiwalu, ciągnijcie z nami te sznury i uczestniczcie w nim. It's actually said in India that anyone who comes and pulls the rope, they get mukti. Mukti in Sanskrit means you get liberation from this world. So that's a pretty good bargain. You get liberation from reincarnation just by pulling the ropes of this chariot. W Indiach uważa się, że jeśli ktoś ciągnie te liny, to osiągnie mukti, czyli wyzwolenie. Dlatego uczestniczcie w tym i skorzystajcie z tego, dlatego że to jest dla wszystkich z nas. Okay, so we're going to pull the chariot back to our village. You see at the end, it's Krishna's village of peace. It's a very peaceful, clean atmosphere there. And we have really, really, really good food. Dlatego spróbujcie z nami uczestniczyć w tej paradzie wozów. Ciągnijcie z nami te liny i będziemy tam docierać do tej wioski Hare Krishna, której możecie skosztować wspaniałego pożywienia, naprawdę wspaniałego pożywienia wegetariańskiego. We've cooked enough food for 250,000 people over the 3 days of Woodstock, so please come help us meet that goal. Dlatego, że ugotowaliśmy tutaj to wspaniałe pożywienie dla 250 tysięcy ludzi, dlatego pomóżcie nam, żeby ono zniknęło. Okay, so that's a little explanation of what we're doing here. To było krótkie wyjaśnienie tego, co tutaj robimy. Some people were asking, like, what's going on? This big chariot and all these people in robes and shaved heads and like, what's going on? So, we just took a minute to explain a little bit about what we're doing. Ludzie się pytają, co tutaj robimy, co zrobią ci wszyscy ludzie ubrani w te dziwne szaty, pomalowani i ogoleni, ciągną ten dziwny wóz. Dlatego stanęliśmy i poświęciliśmy chwilę, żeby wam to wyjaśnić. And if you're busy and you can't come with us, we'll all chant Hare Krishna one time together and you can see what happens. You might start dancing. Więc jeśli nie możecie tam się udać, to przynajmniej tutaj bądźcie z nami, pośpiewajcie Hare Krishna i sami zobaczcie, co się stanie. Maybe even the sun will come out. Może nawet pojawi się słońce. Okay, so repeat after me. Powtarzajcie więc za mną. Don't be shy. I nie wstydźcie się. Give it a try. Spróbujcie. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. The universal chant for peace and love. Czyli wszechświatowe intonowanie dla pokoju i miłości. Let's try it one more time. Spróbujcie jeszcze raz. A little louder. Troszkę głośniej. So the sun comes out. Żeby wyszło słońce. Here it comes. I wychodzi. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Shri Rath Yatra Maha Mahotsava Woodstock 2015 Ki. Jagannath Subhadra Baladeva Ki. Srila Prabhupada Ki. Vallabh Prem Dan Harinam Sankirtan Yajna Ki. Narottam Srinivas Shyamananda ki Vishwanath Chakravarti Thakur ki Baladev Vidyabhushan ki Bhakti Vinod Thakur ki Lord Kishoredas Babaji ki Bhakti Shananta Saraswati Thakur ki Srila Prabhupada ki Gaur Bhaktivinda ki Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare.
Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.